Każdy ma swoje miejsce. No i co teraz? Teraz okopywanie, czyli przygotowanie sobie stanowiska strzeleckiego. Przede wszystkim jestem młodym, silnym, sprawnym mężczyzną, więc myślę, że armia takich jak ja potrzebuje. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ostatniego wystąpienia w Sejmie stwierdził, że zasadne było powołanie formacji Wojsk Obrony Terytorialnej i warto je rozwijać i je wzmacniać, pomimo jego sceptycznego nastawienia na samym początku do tej formacji. Pojechaliśmy więc na egzamin do jednej z jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozmawialiśmy z żołnierzami na temat ich motywacji i zasadności wstąpienia do tej formacji. Że Wojska Obrony Terytorialnej dobrze przysłużyły się Polsce i dobrze będą służyć Polsce. Jest już dzisiaj ponad 35 tysięcy terytorialsów, ponad 5 tysięcy żołnierzy zawodowych. Tworzymy kolejne brygady. W tym roku to będzie 20 brygad, 18 brygad obrony terytorialnej i 2 brygady obrony pogranicza. Podjęliśmy zasadniczą i kluczową decyzję o podporządkowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej pod szefa sztabu generalnego. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry, kapitan Andrzej Wąsowski, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. W tym momencie jesteśmy na poligonie Targonia. Za chwilę przybędziemy do miejsca stanowiska dowodzenia, w którym na sygnał dowódcy zgrupowania przybędą dowódcy sekcji. Dzisiaj się potwierdzi, że oni w sposób właściwy zostali przez swoich instruktorów, zostali przygotowani do dzisiejszego sprawdzenia, do dzisiejszego egzaminu, który pozwoli na ocenę ogólną i ta ocena ogólna wpłynie na to, czy ten żołnierz rzeczywiście się nadaje do dalszej służby, do ewentualnych realizacji zadań w działaniach bojowych, ale na pewno do sobotniej przysięgi. Ilu żołnierzy dzisiaj przystąpi do egzaminu? Dzisiaj 90 żołnierzy podlega ocenie i sprawdzianowi z zakresu wszystkich zadań i tak naprawdę informacji, które do tej pory pozyskali i które ćwiczyli. Zjawią się u nas dowódcy sekcji. Zostanie wygłoszony rozkaz bojowy na podstawie stołu plastycznego. Otrzymają zadania, następnie kierują się do swoich sekcji, stawiają zadania i realizują wyznaczone zadania. Przeciwnik dysponuje karabinami typu AK, 1 PK, oraz RPG. Grupy występują również dywersyjno-rozpoznawcze w składzie od 12 do 18 żołnierzy. Nasze zadanie. Nasza kompania otrzymała zadanie dozoru SRO realizacja. Zadanie wykonać organizując 7 sekcji pieszych, każdy w sile sekcji. Patrole wykonać po wskazanej trasie. Co się zaraz będzie tutaj działo? Czekamy na dowódcę, który przyjdzie i dał nam rozkaz do ruszenia z okrężnej. Jest dużo emocji, adrenalina i będziemy sprawdzać się po 16 dniach, czy damy radę przejść okrężną. A takim dla Pani największym wyzwaniem w trakcie tych 16 dni co było? Styczność z bronią, bo nigdy nie miałam broni w rękach i jest to wyzwanie, ale poradziłam sobie. Dzisiaj jest egzamin, czy jest Pani dobrze na niego przygotowana? Mieliśmy dobrych nauczycieli, instruktorów, więc jesteśmy dobrze przygotowani. Ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Sprawność fizyczna jest na wysokim poziomie, bo cały czas jestem, wdrażam się cały czas, mimo że już odwiesiłam kostium na kołek, ale cały czas jestem sprawna, tak? Bo muszę być sprawna, jeśli ktoś pokazuje dzieciom, to ja muszę być sprawna, więc ta sprawność tutaj mi jest bardzo potrzebna i mi się przydała, tak? Pierwsza styczność tylko z bronią, bo nigdy w życiu nie miałam broni w ręku, ale tutaj instruktorzy wypatrują takie osoby jak ja, które pierwszy raz miały broń i nauczyli, jak się posługiwać, jak trzeba korzystać z tej broni. W tym momencie jest sprawdzanie broni, czyli każdy żołnierz po odbyciu odpowiedniego etapu pokazuje, sprawdza, czy broń jest odpowiednio przygotowana, a tak naprawdę czy nie ma żadnego środka w postaci naboju, tak? Czyli to jest kluczowe, zapewnienie bezpieczeństwa.
jak widać na kolejnym punkcie, sprawdzającym. Żołnierze poddawani są kontroli, sprawdzeniu umiejętności częściowego rozłożenia broni do czyszczenia. Niemalże zamkniętymi oczami musi potrafić częściowo rozłożyć tą broń do czyszczenia. Jak widać, MSBS Grot, który jest dla nas podstawową bronią. Panie dowódco, kolejne zadanie, na czym polega? Obecnie znajdujemy się na punkcie kontrolnym. Jest to norma, ładowanie magazynka amunicją na czas. Norma 55 sekund. W tym czasie żołnierz do jednego magazynka musi załadować 30 naboi. Po wykonaniu normy żołnierz rozładowuje magazynek, udaje się na punkt amunicyjny. Amunicyjny wydaje mu amunicję ślepą, która będzie potrzebna do wykonania na następnym zadaniu. Panie Arturze, to jest nowa umiejętność, tak? Którą nauczy się Pan w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy wcześniej miał już Pan kontakt z bronią, z karabinkiem? Miałem kontakt z bronią, byłem biatlonistą, byłem strzelcem sportowym. Jako dzieciak trochę strzelałem, ojciec czasem zabierał mnie na strzelnicę, więc co tu poznałem, nie jest mi obce, ale dzięki WOT-om trochę usystematyzowałem tę wiedzę, można by rzec. Czyli nie jest to dla Pana nowość i tego zadania akurat się Pan podczas egzaminu nie obawia? Absolutnie nie. Czy jest jakieś zadanie, którego Pan nie lubi wykonywać, albo przed którym ma Pan pewne obawy? Okopy, definitywnie. Mamy zgraną sekcję, więc taktyka nam wychodzi, działanie w grupie. Ale okopy to jest co innego, jest mała łopatka, trzeba dużo okop zrobić, więc ciężkie zadanie. Co Pana zmotywowało, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? Pobudki patriotyczne. Przede wszystkim jestem młodym, silnym, sprawnym mężczyzną, więc myślę, że armia takich jak ja potrzebuje. Ambicja, chęć rozwoju. To są takie proste czynności, ale emocje stwarzają właśnie dodatkowe dolegliwości w postaci jakiejś pomyłki, omknięcia. No, ale to już, jak mówię, pewne rzeczy zostały tutaj wyuczone praktycznie. Miejmy nadzieję, że ci żołnierze już w czasie wykonywania zadań podczas szkolenia rotacyjnego będą mogli takie rzeczy robić z zamkniętymi oczyma. Panie pułkowniku, jakie zadania należą do tej jednostki? Jaka jest to jednostka? 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej stacjonuje w Ciechanowie. Jest to stały rejon odpowiedzialności naszej brygady, stanowi północna część Mazowsza. Do głównych zadań naszej brygady należy przede wszystkim prowadzenie działań operacyjnych, prowadzenie działań obronnych, współdziałanie z wojskami operacyjnymi i jednostkami wsparcia, wsparcie działań wojsk sojuszniczych, realizacja zadań wynikających z zarządzania kryzysowego, w tym ochrona i obrona ludności cywilnej. Jakie zadania będą czekały na żołnierzy na egzaminie? W ramach egzaminu żołnierze będą musieli pokonać odcinek około 15 km marszu ubezpieczonym. Na poszczególnych punktach będą czekała ich realizacja norm szkolenia bojowego. Między innymi czołganie się z skrzynką amunicji, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, określanie azymutów topograficznych, składanie, rozkładanie broni, ładowanie magazynka na czas i temu podobne. Co jest następstwem 16-dniowych szkoleń? Po tych 16 dni szkoleniowych i dzisiejszej pętli taktycznej zwieńczeniem będzie w sobotę złożenie przysięgi wojskowej przez żołnierzy w Makowie Mazowieckim. Następnie żołnierze udają się do swoich domów, do swoich rodzin. I następnie w systemie miesięcznym, czyli 2 dni raz w miesiącu, będą realizować szkolenie indywidualne już swoich stałych rejonów odpowiedzialności, czyli blisko swoich domów. Panie Kacprze, zaraz wykona Pan dosyć trudne zadanie. Czy Pan ma obawy przed wykonaniem tego zadania? Nie mam żadnych. Ponieważ wcześniej, gdy ćwiczyliśmy, to jeżeli dobrze się dorobi technikę, jakoś idzie. Ćwiczenie polega na przeczołganiu się ze skrzynką z amunicją, dostarczenie amunicji przez 30 metrów. A czym się Pan zajmuje zawodowo? Sprzedawcą jestem. A co Pana zmotywowało, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? A kiedyś uczyłem się w liceum w klasie mundurowej. Tam coś nie wyszło i po latach tak jakoś wróciło. No i uznałem, że to. Panie dowódco, kolejne zadanie na czym polega? Kolejne zadanie polega na dostarczeniu amunicji czołgając się. Żołnierze wykonują normę, w określonym czasie muszą dostarczyć amunicję z punktu wyjściowego
do końcowego. Jaka jest norma? Żołnierze mają czas 2 minuty, żeby dostarczyć amunicję na punkt końcowy. Jaki pani zawód wykonuje? Jestem rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Szpitala Mazowieckiego w Siedlcach. O, to zupełnie inna branża, inna profesja. Typowo biurowe. Ale przygoda super, życia. Tam jest typowo biurowo, tutaj typowo tak na jest. Polu walki. Jak się pani w tym odnajduje? Świetnie. To jest moja przygoda życia tak naprawdę. Ale każdy przyszedł tutaj ze swoimi obawami, ale daję radę, naprawdę. Z każdym dniem jest coraz lepiej, ponieważ każdy gdyby ćwiczył swoją taktykę pokonywania tych przeszkód. A więc ja wyciągam wnioski i wydaje mi się, że coraz lepiej mi idzie. Jak doskonale wiemy, ustawa o obronie ojczyzny z 2022 roku anulowała całkowicie ustawę o ochronie ludności cywilnej. Obecny rząd poczynia prace związane z nową ustawą. Natomiast miejmy tą świadomość, że to, co dzieje się na granicy wschodniej, zbudowała wielką świadomość wśród naszych obywateli. Obserwujemy to w zakresie chęci przeprowadzenia i przeszkolenia się z zakresu wojskowości, nabycie tych niezbędnych wiedzy i umiejętności praktycznych, które będą mogli wykorzystać w czasie ewentualnego zagrożenia. Każdy ma swoje miejsce. No i co teraz? Teraz okopywanie, czyli przygotowanie sobie stanowiska strzeleckiego. Łącznie z nasypem, czyli jakby pewnego rodzaju obroną, ochroną. Ile ma pan czasu na wykonanie tego zadania? Norma to 30 minut. Tak się panu? Na pewno. Ma pan to dobrze wyćwiczone? Zgadza się. Trenowałem przez ostatnie 16 dni i czuję się na siłach, by wypełnić to zadanie. Trzeba działać jak najszybciej. Nie ma czasu na tak zwane ociąganie się. 15 minut, 15 sekund. Na jakim jest pan etapie? Na etapie zasypywania. To już pan, już wykopał pan okop. Tak, zgadza się. Jestem wszystko już się po. Udało? Udało się, był pełnowymiarowy. Schroniłem się w nim. Czas odchodzić. Wierzę, że panu też się udało. W jakim czasie pan to zrobił? 10 minut wykopałem okop. Okay, trzeba trudno? Mieć swoją technikę, tak, trzeba mieć swoją technikę, po prostu postanowić wziąć wcześniej wymiar i tego się trzymać, systematycznie iść po kolei szpadelek za szpadelkiem, odkopując, rzucając i tego się trzymać i będzie dobrze. Obserwowałam pana, jak panu idzie podczas poprzedniego zadania, teraz też jest dobrze. No, mamy tutaj 18 minut, 11 sekund. Chyba jest pan dobry punkcie, co? Zdąży pan do 30? Zdążę. Obecnie żołnierze wykonują normę pokonywania terenu skokami. Norma polega na tym, żołnierze startują z pozycji wyjściowej, następnie pokonują teren, przemieszczając się chyłkiem za kosami, następnie padają, przyjmują postawę strzelecką i tak do momentu, aż pokonają odcinek 100 metrów. Na tym polega norma. Pierwsza osoba daje sygnał, że jest gotowa, druga przemieszcza, ubezpieczając siebie nawzajem. Jakie ma pan na sobie wyposażenie? Hełm. MP5, karabinek Grot, który waży około 4 kg, kamizelka Lubawa, która też waży około 10 kg, plus wyposażenie. Przede wszystkim udoskonaliłem swoje umiejętności strzeleckie, ćwiczyliśmy maskowanie, medycynę taktyczną. Jaka była pana motywacja wstąpienia do WOT-u? Myślę, że przede wszystkim wstąpiłem do WOT-u dlatego, że chciałem rozwijać swoje jakieś tam umiejętności medycyny taktycznej. Z racji tego, że reprezentuję zawód medyczny i chciałem się po prostu jak najbardziej samodoskonalać w tym zawodzie.
Reprezentuje pan zawód medyczny, więc czym się konkretnie pan zajmuje? No, jestem pielęgniarzem w szpitalu. Czy te umiejętności właśnie, które pozyskuje pan podczas tego szkolenia, będą przydatne również w pana pracy? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie jednak medycyna ratunkowa, taka cywilna, jest bardzo zbliżona do medycyny ratunkowej w wojsku. Panie pułkowniku, co też jest taką jedną z większych motywacji osób do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej? Takim najważniejszym elementem to, co nas charakteryzuje, to jest terytorialność, czyli dajemy możliwość służenia społecznej lokalności w miejscu, gdzie zamieszkują, gdzie się uczą, gdzie pracują, skąd w ogóle pochodzą. Więc myślę, że to jest kluczowe. Po drugie, możliwości rozwojowe. Możliwości awansowe poprzez realizację kursów sonda dla podoficerów czy kursów oficerskich jako agrikola, realizację kursów i uprawnień, które są normowane w cywilu, czyli prawo jazdy, kursy językowe, pierwsza pomoc przedmedyczna, operatorzy wózków widłowych. Takie uprawnienia żołnierze u nas robią i jest to normowane na rynku cywilnym. W jakie większe działania angażowaliście się Państwo z ramienia Wojsk Obrony Terytorialnej jako Wasza jednostka? No, rozpoczęliśmy tak na dobrą sprawę już realizację zadań wynikających z sytuacji i zagrożeń kryzysowych poprzez pandemię, gdzie brygada realizowała bardzo wiele przedsięwzięć. No i tak na dobrą sprawę od momentu rozpoczęcia dzisiejszego realizujemy zadania na granicy z Białorusią w czasie wojny, w ramach wojny hybrydowej. Wcześniej żołnierze zrywali kontakt, po kontakcie wejście w okrężną, został ranny żołnierz, to był taki epizod, sekcja musiała zaopatrzyć żołnierza, następnie przeszliśmy do wykonywania normy, zakładanie opaski uciskowej na czas. W tej chwili żołnierze zakładają opaskę swoim kolegom z sekcji. Prawa ręka naprzód. A co pan w ogóle sądzi na temat Wojsk Obrony Terytorialnej? Dlaczego pan tutaj chciał wstąpić? Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Jesteśmy obywatelami, ale też możemy być bardzo dobrymi żołnierzami. I tylko dlatego, że jesteśmy ochotnikami. Nikt nas tutaj, że tak powiem, siłą nie zaciągnął. Nie jesteśmy żołnierzami z poboru, jesteśmy ochotnikami. Świadomie tutaj przyszliśmy, wiemy dlaczego. W moim przypadku akurat to była kwestia odpowiedzialności i poczucia obowiązku za rodzinę, za moją społeczność, za kraj. Także uważam, że żołnierze obrony terytorialnej są żołnierzami, którzy naprawdę wiedzą, dlaczego służą i wszyscy są ochotnikami. Nie trzeba ich do niczego zmuszać. No, czym pan zajmuje się na co dzień? Na co dzień jestem urzędnikiem samorządowym w stolicy. Czy uważa pan, że umiejętności, które zdobywa pan podczas tego szkolenia i też które zdobędzie pan w Wojskach Obrony Terytorialnej, przydadzą się panu tak w życiu prywatnym na co dzień?
Uważam, że tak. Chociażby na przykład instruktaż z udzielania pierwszej pomocy, na przykład taka prosta czynność, zdawałoby się, jak założenie stazy, może się jak najbardziej przydać w życiu codziennym. Dlaczego ważna jest formacja Wojsk Obrony Terytorialnej? No, generalnie uważam, że nie ma lepszej alternatywy właśnie jak Wojska Obrony Terytorialnej, które dają no, niesamowitą możliwość właśnie dla młodzieży, ale także dla starszych ludzi, takich już doświadczonych. Dlaczego? Dlatego, że połączenie pracy i służby, ale także nauki i służby, a także rozwijanie swoich umiejętności, szerokie rozwijanie tych umiejętności. Te umiejętności oczywiście one są kształtowane na poziomie szkolenia podstawowego, ale także i w czasie ćwiczeń rotacyjnych, ewentualnie szkoleń zintegrowanych. Ostatnio mamy dosyć dużo ćwiczeń związanych właśnie z akcjami poszukiwawczo-ratowniczymi. Współdziałamy prężnie z policją, strażą pożarną, służbą więzienną. Tutaj szerokie spektrum działań, od zwykłych działań poszukiwawczych poprzez właśnie działanie poszukiwawczo-ratownicze. My oczywiście spotykamy się z niesamowitym dobrym odzewem właśnie społeczności, społeczność, która na co, jakby podczas szkoleń rotacyjnych, ale także ćwiczeń z innymi służbami mówią, że no rzeczywiście jesteście potrzebni. My jesteśmy z tego terenu, my znamy ten teren, my możemy w każdej chwili przejść do działania. Wydaje mi się, że jesteśmy jakby szybsi niż takie jednostki operacyjne, które zanim jakby przejdą do działania i poznają ten teren, to my już tu jesteśmy, my znamy te tereny, my współdziałamy z lokalną społecznością, wiemy od kogo oczekiwać schronienia, wiemy od kogo oczekiwać tej pomocy, wiemy w które miejsce skierować wojska operacyjne, żeby schowały swój sprzęt, ukryły, żeby mogły przejść do działań już typowo operacyjnych. Wydaje mi się, że inwestycja Wojska Obrony Terytorialnej jest inwestycją jak najbardziej wskazaną, na pewno niechybioną. Mamy tu wiele przykładów tego, w jaki sposób już podczas pandemii, kryzysów, powodzi, lokalnych zagrożeń Wojska Obrony Terytorialnej zdały swój egzamin. Teraz aktualnie wspieranie wojsk operacyjnych i Straży Granicznej na granicy to nic innego, tylko też Wojska Obrony Terytorialnej. My tam działamy, my tam kooperujemy i my rzeczywiście dajemy żywe świadectwo tego, jak bardzo jesteśmy potrzebni. Aktualnie na terytorium Polski funkcjonuje 18 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. W strukturach WOT jest także Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Szkoła Podoficerska Sonda w Zegrzu, Batalion Dowodzenia WOT w Zegrzu, Jednostka Wojskowa Działań Niekonwencjonalnych Gryf w Województwie Mazowieckim, Ośrodek Reprezentacyjny WOT w Radomiu. Jeśli chcesz zostać terytorialsem, sprawdź, czy posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś pełnoletni, jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie, by pełnić służbę wojskową, jesteś niekarany, nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego. Czy warto próbować? Nie wiem, czy się sprawdzę. Czy dam radę? Czy starczy mi sił? Jeszcze nigdy nie strzelałem. Masz wątpliwości? Sprawdź się! Wojska Obrony Terytorialnej. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.